sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz. I chciałbym Was bardzo przeprosić za to, jakie błędy popełniłem w poprzednim głównym materiale. Nie będę całości już powtarzać, ponownie nagrywając, ale w tym filmie wytłumaczę Wam rzeczy, które faktycznie powiedziałem źle, bo powiedziałem parę informacji o drugim tunelu, który będzie powstawać w Sulejówku, bliżej stacji Sulejówek Miłosna. I faktycznie tamte informacje do niego się zgadzają, bo ja czytałem to z informacji prasowych na PKP a propos tamtego tunelu, a nie a propos tego. Więc to, co muszę powiedzieć Wam a propos tego tunelu, to jest to, iż on ma powstać nie w 2025, jak powiedziałem, a w 2023. Jego koszt inwestycji to około 75 milionów złotych, a nie 100, jak powiedziałem w filmie. Inwestorami jest miasto Sulejówek, PKP i wojewoda mazowiecki i nie powstał, z tego co tam wyczytamy w waszych komentarzach mniej więcej, przejazd w okolicy tymczasowy, ponieważ musiałoby to zapłacić za to miasto i pewnie takich pieniędzy po prostu nie mają. Dodatkowo przerwa zimowa nie obowiązuje na tym kontrakcie, to znaczy jak jest inwestycja realizowana, to mają tylko i wyłącznie na ten czas faktycznie 14 miesięcy bez dodatkowego czasu na przerwę zimową, więc po prostu zimą też będą pracować. I to chyba najważniejsze błędy, jakie popełniłem w tym filmie. Raz jeszcze, raz bardzo was za to przepraszam. I mam nadzieję, że w kolejnym filmie nie będę robić takich błędów, a tutaj w skrócie tylko wam powiem, co powiedziałem faktycznie. To powstaje w okolicy drugi tunel. Tunel niedaleko, właśnie jak ja powiedziałem, stacji, czy też przystanku Sulejówek Miłosna. Tam warto podkreślić, znaczy stacji oczywiście, tam warto podkreślić, że powstaje właśnie przy rondzie, gdzie wjeżdżają tutaj ulica Dworcowa, Kolejowa, Dzielna czy Przejazd. W tymże miejscu będzie pierwszy wjazd do tunelu i będzie wyjazd na ulicę Zygmunta Krasińskiego. To wszystko się połączy w jedną całość i w tym właśnie miejscu powstanie ten drugi tunel, który ma być zostać zakończony w 2025 roku. Będzie realizowany przez te dwie instytucje, czyli bezpośrednio przez miasto oraz przez PKP i on kosztuje 100 milionów złotych, tam faktycznie jest trudniejsze warunki, o nim też niedługo zrobię materiał. I co chyba najbardziej warto podkreślić w tymże miejscu, to będzie realizowany ten drugi przejazd bezkolizyjny, czyli tunel, dopiero kiedy zostanie zakończona inwestycja ta właśnie w 2023, jeżeli chodzi o ten film, który właśnie dziś widzieliście, znaczy wczoraj. I to, co teraz właśnie widzicie na ekranie. Dopiero wtedy, kiedy to się zakończy, ten miejsce, będzie rozkopane kolejne miejsce, aby nie było większych utrudnień na tym miejscu. Raz jeszcze Was bardzo przepraszam i liczę, że w kolejnych filmach nie będzie takich błędów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!